Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstara, dzisiaj mówimy kolejne zadanie. Tym razem mamy zebrać metal na Hydro 16, no i tutaj jest to dosyć proste zadanie, ale pokażę wam po prostu, gdzie właśnie ten metal możemy sobie zebrać, jak w miarę szybko robić zadanie, no i gdzie też jest Hydro 16, bo wiem, że niektórzy nie wiedzą tego, a warto właśnie o tym wspomnieć. Ja sobie lecę na Hydro 16, zaraz wam wszystko powiem, a wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapeczce w górze, żeby kanał mógł się rozwijać, a dodatkowo jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, bo na przykład właśnie mogłem mu w zrobieniu jakichś zadań, to może użyć kodzik SEYKAMSTAR przy zakupach sobie Fortnite, kodzik macie na ekranie i w opisie, z góry dzięki. Hydro 16 jest to strefa, która znajduje się tutaj między zalewem a gasnącymi gajami, no i tutaj jest to ten taki duży zalew. To jest właśnie Hydro 16 i jest to niepodpisana strefa, ale po prostu tutaj wystarczy, że wlecimy i zbierzemy metal. Strefa ta Hydro 16 powinna się tutaj bez problemu to łapać. O, to całe powinno właśnie się łapać do Hydro 16 i prawdopodobnie nawet ten region też powinien się łapać. Ja sobie zrobię tutaj questa, dlatego że tutaj mamy dosyć dużo metalowych rzeczy i bez problemu powinniśmy sobie zrobić to zadanko. Ja sobie skorzystam właśnie z tego miejsca, jest to ta wysepka. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy właśnie dwa takie fajne miejsca z metalem. Jedno jest tu, a drugie jest tu. No i tutaj właśnie możemy sobie nakład pozbierać dużo metalu z tych części. Tutaj ja troszeczkę więcej zostaję, bo jestem na laboratorium bojowym, ale wy macie zebrać 200 matsa, 200 metalu. No i nie jest to jakieś ciężkie, dlatego że sobie możemy tutaj podskoczyć i po prostu możemy sobie to poniszczyć. I jak widzicie tutaj, to generalnie daje dużo metalu. Pomimo tego, że ja jestem właśnie na tym trybie, no to myślę tutaj spoko można właśnie sobie z tego zbierać metal, dlatego że na zwykłym trybie i tak będzie dosyć dużo dostawać tego metalu z tych właśnie daszków. I tak naprawdę wystarczy, że poniszczycie troszkę tych daszków i będziecie mieli zrobiony quest. Tutaj pamiętajcie, że właśnie metal generalnie najciężej się zbiera, ale można sobie to zrobić właśnie lucąc tak naprawdę cały ten budynek, gdyż tutaj również mamy to z metalu. Dlatego ja właśnie polecam ten budyneczek, dlatego że tutaj praktycznie wszystko jak widzicie jest z metalu i mamy podłogi, mamy właśnie dach i mamy również różne tutaj części, które są również z metalu. To jest duży plus, dlatego że bez problemu jak poniszczycie to wszystko, to będziecie mieli, nie wiem, w minutę questa zrobionego na chillku, także naprawdę dobry deal. No i to jeszcze wam pokażę, jakby ktoś wam na przykład właśnie poniszczył cały ten budynek, to jest raczej nierealne, ale jeśli nie będziecie chcieli nakład wybrać tamtego budynku, to możecie sobie również skorzystać z tego budynku, dlatego że tutaj jak widzicie mamy pełno tych metalowych konstrukcji. No i z tego generalnie powinniśmy nam dostać coś koło chyba 20 matsów za jeden taki właśnie jakby klocek. Także na chillku można to zrobić, niszczycie parę takich rzeczy, no i quest jest zrobiony. Tutaj warto wspomnieć o tym, że na arenach, trybach kompetytywnych, jak i również na parzance, macie zwiększone zbieranie matsów. To znaczy, jeśli po prostu pójdziecie sobie na parzankę, to będziecie dostawać troszeczkę więcej tych materiałów. No i myślę, że po prostu warto sobie wejść na parzankę robiąc tego questa, dlatego że szybciej wam tam pójdzie, tam jest chyba 30% więcej tych matsów. Także po prostu szybciej to zrobicie. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego problemu z tym zebraniem, dlatego że praktycznie w tych budynkach dwóch wszystko jest w metalu i na chillku można zrobić. Tak jak mówiłem też, nie wiem czy tutaj ta strefa też się właśnie nie zalicza, ale myślę, że tam nie ma nawet potrzeby lecieć, skoro na pewno zalicza tutaj. No i niszczymy sobie te dwa budyneczki i mamy na chillku zrobiony quest. Także dajcie znać właśnie, czy skorzystaliście z moich porad, czy właśnie zrobiliście w taki sposób, czy może jakoś inaczej. Pamiętajcie też, że warto sobie niszczyć te takie żółte właśnie holowniki jakieś, bo one dają mega dużo właśnie tego metalu, więc to akurat też jest taki proficik. Także co, myślę, że nie ma co przedłużać, dajcie znać, czy zrobiliście sobie na chillku tego questika. Mam nadzieję, że tak. No i co, nie będę już przedłużał, także dziękuję za uwagę, tu na tyle, trzymajcie się, do następnego, siema!